23 czerwca 2013 roku do Różnostockiego Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych przybyło kilka tysięcy wiernych, w tym ponad 3 tysiące pielgrzymów, uczestników 33. Pielgrzymki Różnostockiej. Pielgrzymka jak co roku była wspólnym dziękczynieniem Bogu zakończący się rok szkolny i akademicki. Przed świątynią witał ich i pozdrawiał arcybiskup Stanisław Szymecki wraz z księżmi salezjanami. Serdecznie kochani, witamy Was w Sanktuarium Matki Bożej Różnostockiej Wspomożycielki. Dziękujemy Wam za Wasze pielgrzymowanie i zapraszamy do Matki. Ja również witam jak najserdeczniej i cieszę się, że Was widzę rozmodlonych, odważnych, pięknych. Kochani, Matka Boża na Was czeka i naprawdę cieszę się, że przyszliście, że nic Was po drodze nie zatrzymało, ani słońce, ani deszcz. Witamy i zapraszamy. Don Bosco, oh. Don Bosco, Don Bosco, do Jezusa z Matką Boską. Don Bosco, Don Bosco, oh. Twoje serce było domem dla sierot, Twoje ręce dawały chleb głodnym, Twoje usta uczyły mądrości, musisz świadczyć o miłości. Don Bosco, z Tobą troska nie jest troską. Don Bosco, Don Bosco, oh. Don Bosco, Don Bosco, do Jezusa z Matką Boską. Don Bosco, Don Bosco, oh. Twoje serce było domem dla sierot, Twoje ręce dawały chleb głodnym, Twoje usta uczyły mądrości. Pomóż nam, pomóż świadczyć o miłości.